Czasem mamy takie momenty, kiedy chcielibyśmy się cofnąć do dawnych lat. Niby możemy to zrobić, ale nie do końca tak, jakby chciał tego gracz. Całe szczęście są retro gry i klasyki, które naprawdę warto wspominać i o nich opowiadać. To choć trochę da nam namiastkę dawnych lat. Jedną z takich gier jest właśnie Lemmings, gra, która oczarowała miliony graczy i która stała się naprawdę solidnym hitem. Ja wam radzę usiąść wygodnie, bo oto nadchodzi recenzja kultowej gry Lemmings. Lemmings to gra z gatunku logiczno-zręcznościowych. Seria ta zyskała uznanie na całym świecie, jednak to pierwsza odsłona była takim objawieniem. Gra z pozoru przyjemna, ale też oferująca całkiem spore wyzwanie. Fabuły tutaj właściwie nie ma, jest za to jeden cel. Doprowadzić lemmingi od wejścia do wyjścia, pokonując przy tym przeszkody, jakie napotkamy na drodze. Musimy je doprowadzić do wyjścia tak, aby zginęło ich jak najmniej. W teorii wydaje się to proste, jednak w praktyce wcale takie łatwe nie jest. Lemmingi to takie małe stworki z dużymi dzióbkami, z zielonymi włosami ubrane w niebieskie, długie szaty. Do naszej dyspozycji mamy 8 umiejętności lemmingów. Każda z umiejętności jest ograniczona liczbowo, a i nie wszystkie będą dostępne od razu. Na każdy etap jest dostępny dany pakiet umiejętności. No chyba, że zajdziemy już tak daleko, że standardem będzie mieć je wszystkie. Z początku będziemy musieli pokierować niewielką ilością ludzików. Jednak z etapu na etap ich liczba będzie rosła i rosła, aż będziemy musieli doprowadzić do wyjścia nawet i setkę zielonowłosych przyjaciół. Lemmingom możemy wydawać różne polecenia, korzystając z dostępnych na dole ekranu umiejętności. Kopanie dołów, wspinanie się po ścianach, budowanie schodów, skakanie z parasolu z dużych wysokości, a nawet kazać im popełnić samobójstwo poprzez wysadzenie. Jak wspomniałem już wcześniej, każdą z tych czynności na dany etap mamy ograniczoną ilość. Często źle wydana umiejętność może być naprawdę opłakana w skutkach, bo na każdym poziomie mamy podaną minimalną liczbę żyć, jaką musimy uratować, aby przejść do następnego etapu. Często nawet jeden albo dwa lemmingi poświęcą się dla 40 innych, aby te mogły przeżyć. Lemmingi mogą umierać na różne sposoby. Mogą wpaść do wody albo lawy, spaść i roztrzaskać się z dużej wysokości, mogą wpaść poza planszę, mogą nawet zostać spalone przez ustawioną pułapkę na planszy. Wtedy naszym celem będzie wyminięcie tejże przeszkody. Lemmingi mogą nawet umrzeć, kiedy inny lemming wysadzi się w powietrze, a raczej kiedy my mu każemy to zrobić. Wybuchy nie są o dużej sile rażenia, jednak gdy kilka ludzików będzie obok niego, mogą pójść za światy razem z nim. Każdy etap ma limit czasowy. Gdy czas dobiegnie do końca, poziom automatycznie się kończy. Cała trudność gry polega na tym, że wszystko przebiega w czasie rzeczywistym, więc musimy szybko myśleć i działać dość sprawnie. Każdy lemming porusza się wedle określonych zasad. Jeżeli nie ma żadnej przeszkody, zawsze podążają w prawo. Jeżeli jest na drodze przeszkoda, której nie są w stanie pokonać, zawracają i podążają w lewą stronę. Dlatego to my musimy dokładnie analizować etap, tak aby na czas wydać polecenie i pokonać przeszkodę, która stanie nam na naszej drodze oraz umożliwi przejście innym lemmingom do celu. Ogólnie same lemmingi nie oddziałują na siebie, za wyjątkiem tak zwanych blokujących lemmingów. To taka umiejętność, w której lemming każe zawracać innym w drugą stronę. Bardzo przydatna umiejętność, gdy w pobliżu jest jakaś przepaść albo woda czy lawa. Jest jeszcze dodatkowo umiejętność nóg, czyli zabijamy pozostałe lemmingi, które zostały na planszy. Wtedy wszystkie jednocześnie eksplodują. Ta zdolność przydaje się głównie do lemmingów, które zostały gdzieś uwięzione albo poświęciły się, aby inne mogły przejść i pozostały na pastwę losu. W całej grze mamy 99 poziomów do przejścia. Jedne będą łatwiejsze, inne trudniejsze i wymagały trochę ruszenia głową. Jest jeszcze tryb dla dwóch graczy na jednym podzielonym ekranie, ale tutaj mamy tylko 20 etapów, gdzie możemy wraz ze znajomym je przejść. Jako że lemmingi nie poruszają się zbyt szybko, mamy możliwość przyspieszenia czasu na określone tempo. To o tyle ułatwia zabawę, że gdy już wszystko zaplanujemy, jesteśmy pewni, że uratujemy nasze lemmingi, zwiększamy szybkość czasu i oglądamy, jak stworki dochodzą w szybkim tempie do punktu wyjścia. Jest to fajne rozwiązanie, bo bez przyspieszenia czasu trwałoby to zdecydowanie dłużej, a gracza nuciłoby wyczekiwanie, jak lemmingi dochodzą do punktu wyjścia.
Gra pierwotnie zawitała na Amidze i zyskała tak ogromną popularność, że stworzono całą masę portów na inne sprzęty domowe, łącznie na około 20 innych urządzeń od 1991 do 1995 roku. Było tego naprawdę sporo, tym bardziej miejmy to na uwadze, że Lemmingi to początek lat 90., a gra ogólnie sprzedała się w 20 milionach egzemplarzy do roku 2017. Sukcesów gra ma na swoim koncie dużo więcej. Już w pierwszym dniu premiery gra sprzedała się w 55 tysiącach egzemplarzy. Oceny recenzentów były naprawdę pozytywne. Chwalono świetną grafikę na tamte czasy, jak i dźwięk, między innymi muzykę. Oceny w granicach 90-97% na 100 możliwych mówią tutaj samo za siebie. Wypuszczono nawet samodzielne rozszerzenie zatytułowane Och No More Lemmings, zawierające podstawową wersję gry, nowe poziomy trudności, jak i całkiem 20 nowych poziomów. Łącznie w oryginalnej wersji mamy 99 poziomów, a w rozszerzeniu 119 poziomów. Dodatkowo pakiet zawierał również etapy świąteczne, wcześniej wydane jako demo, co daje nam w sumie 135 poziomów. Poprawiono tutaj nawet grafikę, jak i dźwięk. Ten dodatek, a raczej takie kompletne wydanie gry, zostało również pozytywnie ocenione. Nie ma co ukrywać, że pierwsza część Lemmingów została naprawdę ciepło przyjęta przez graczy, jak i przez recenzentów. Gra została okrzyknięta przez Amiga Power jako jedną z najlepszych gier logiczno-zręcznościowych wszechczasów. Gra tę miano zdobywała na przestrzeni lat 1991 do 2011 roku. Tak więc mamy tutaj do czynienia z naprawdę solidną i godną polecenia produkcją. Chyba nie muszę zachęcać, że ten tytuł jest naprawdę warto sprawdzić. Szczególnie, że takich gier dziś się już nie robi. Szkoda jedynie, że kolejne odsłony Lemmingów już nie były tak przełomowe jak właśnie pierwsza odsłona. Z pewnością jeszcze nieraz powrócę do Lemmingów. Pierwsza część jest grą, którą warto jest poświęcić swój czas. Na pewno się nie zawiedziesz, a możesz się miło zaskoczyć. Dzięki za obejrzenie, do usłyszenia niebawem, trzymajcie się bobaski ciepło, na razie ho!